Ahoj kamraci! Witam serdecznie w naszym kolejnym przelocie tygodnia. Dziś przygotowaliśmy dla Was 5 ciekawych newsów. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi, bo my jak najbardziej. Kawa w dłoń. Kawulinę. Bling. Więc możemy zaczynać przelot tygodnia. Ale zanim ruszymy z kolejnymi newsami, koniecznie zostawcie nam łapkę w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być z naszymi przelotami i nie tylko na bieżąco. Onet Podróże. Jadowite zwierzę chciało otworzyć jej drzwi i kiedy odkryła powód, była w jeszcze większym szoku. Ile razy słyszeliście o wielkich wężach, pająkach i innych zwierzętach wchodzących do domów ludzi w Australii? Niestety bardzo często słyszałam o tym i dlatego też między innymi troszkę tę podróż do Australii odkładam, bo widziałam u wielu znajomych foty na przykład dużych pająków, które normalnie sobie no po prostu bytują z ludźmi, no nie? Więc ja trochę się boję tam jeszcze podróży, ale wiem, że jest fajnie. To będzie podobna historia, choć nie do końca. Tu bardzo niebezpieczny, jadowity wąż nie wszedł do środka, a tylko chciał zaalarmować mieszkającą w nim kobietę. Taki dzwonek do drzwi, wiecie, z węża. Fajnie jest napisane, bo jest napisane, że wyglądał na zmartwionego, w sensie ten wąż. Po czym wywnioskowali, że wąż wyglądał na zmartwionego? Czy wąż ma jakiś taki konkretny wyraz twarzy, czy co? Może mrużył oczy? Jakby mrużył oczy, to powiedziałabym bardziej, że jest wściekły. Może miał wielkie, takie cute. Jak kot ze Shreka i prosił o pomoc. Pewna mieszkanka Linden Dandarambam w Australii zaalarmowała firmę zajmującą się wyłapywaniem niechcianych, syczących gości po tym, jak zauważyła, że do jej domu przez rozsuwane szklane drzwi chce się dostać brązowy wąż. Była bardzo zaniepokojona, jak zadzwoniła, to powiedziała tym jakby łapaczom węży, że ten wąż wygląda na zmartwionego. Ciekawe, no skąd ona to wywnioskowała naprawdę? Ekipka przybyła i się okazało, że na terenie tej działki jest jeszcze inny, taki podobny wąż brązowy, ale znajdował się w takiej małej dziurze w domu. Był w niej uwięziony. Czyli ten pierwszy wzywał na pomoc, żeby uratować tego drugiego kumpla. Tak, pan wąż nie pukał do drzwi po to, żeby sobie wejść do domu, tylko żeby zaalarmować osoby w nim mieszkające, że hej! Mój kumpel! Tam! W dziurze! Pomóż! I tak jak to w tym filmiku. Co wy tu robicie? Bagno. Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno! Łapaczka węży skomentowała to, że co jakiś czas jesteśmy świadkami tego typu zachowania. One starają się pomagać. Większość ludzi widząc węża patrzy na niego przez pryzmat jadu i niebezpieczeństwa. Nie dostrzegają tego, że te zwierzęta czują i mają świadomość. Tak, bo większość z nas się po prostu boi. Tak jak my nie znamy węży. No ja się pająków boję. U nas to co tam, za skrońca można jakiegoś spotkać? Zygzakowatą żmiję. To jest jedyna jadowita u nas. Łapaczce węży i ekipce udało się wyciągnąć tego drugiego węża, który ugrzązł w dziurze i go wypuścili. I w momencie jak wypuścili tego węża, no to on sobie tam pełzł do swojego partnera, no i sobie poszli. Co to były za węże? Jest napisane, że prawdopodobnie mangrowce brunatne i jest to bardzo popularny gatunek węży, zarówno w północnej, jak i wschodniej Australii, ale też czasami można go spotkać na przykład w Indonezji. I co ciekawe, jest to jeden z najbardziej jadowitych gatunków węży tam, więc... To Pantinka miała, nie? Tego... Plującą kobrę. Kobrę plującą. Tak, tak. Razy. No, słyszeliśmy nawet tę historię na żywo. Jeśli nie widzieliście naszej rozmowy z Pantinką, no chyba też tam poruszaliśmy nawet ten temat, to koniecznie sprawdźcie sobie ten odcinek. Myśmy się spotkali w zeszłym roku i jest co posłuchać. Odcinek jest dość długi. U Pantinki na kanale też możecie zobaczyć rozmowę z nami, więc... Polecamy się! Drugi newsik, tym razem z portalu Fly for Free. 7 najbardziej absurdalnych przyczyn opóźnień lotu. Trudno uwierzyć, że takie sytuacje miały miejsce. No i to tak pokrótce, żebyśmy się tutaj nie rozpierdzali. Piżama nie z pierwszej klasy, a z klasy biznes. Przez piżamę opóźnienie? Co jest grane? Kilka linii lotniczych, zwłaszcza podczas długodystansowych nocnych połączeń, oferuje pasażerom z pierwszej klasy bezpłatną piżamę. No i co z tą bezpłatną piżamą, okej? Czy ktoś jej nie dostał i zrobił Borutę, czy co? Tak, bo dwóch podróżnych, którzy lecieli z Los Angeles do Melbourne. Melbourne? Niestety nie dostali tych piżamek, bo zabrakło ich, no i zrobiła się wielka drama, bo... Znaczy zabrakło, nie zabrakło, tylko nie było w rozmiarze XL, bo się skończyły. No i przez to trzeba było je zorganizować, no i opóźnił się lot, czajcie to. Przez to, że nie było piżamki w ich rozmiarze. Można było wziąć większą i obciąć nogaweczki.
Ale oni, bo były piżamy, tylko nie było w XL rozmiarze, bo oni lecieli klasą pierwszą, a załoga miała piżamy nie z klasy pierwszej w rozmiarze XL, tylko z klasy biznesowej i oni się na to nie chcieli zgodzić, rozumiecie? Bo to jakby hello, jakby... I płacę, to wymagam, nie? Tak, i to był powód do tego, żeby opóźnić cały samolot. Pewien pan, który podróżował linią tam WestJet z Kuby do Toronto wraz ze swoimi 4 legwanami. No dobra, ale to co? No nie mógł? Przecież można przewozić zwierzęta, no nie? No tak, tylko że on zapomniał ich zgłosić i schował je do bagażu. Ale to były jego takie jakby tak, to prywatne jego... pupile? No tak. Tylko że po prostu zapomniał ich zgłosić, wiecie. A nie, no to fajnie, to idę sobie na spacer z legwanami na bramkę kontrolę bezpieczeństwa, czy co? To jak on z niej przeszedł po prostu? No on do rejestrowanego bagażu ich spakował. 4 legwany? Jak to jest możliwe? Albo legwany były malutkie, albo bagaż był duży. Ile się opóźnił lot przez takie? 90 minut. Czajcie 1,5 godziny no spoko. W pracy przez to, że pan zapomniał zgłosić legwany. Kolizja z ciężarówkami odbierającymi nieczystości z toalety. Mhm. Tak, toalety, to je te sprawy. Czyli to się stało na płycie lotniska. Tak. A nie wybuchły? Bo znam takich tutaj, co wybuchają toalety w naszym mieście, no. To i to je. Tak, u nas niedaleko, tu w parku był wybuch. Samolot miał niebawem startować, no i zderzył się. Z tym pojazdem, z tym pojazdem, który odbiera nieczystości. Z tą ciężarówką. No tak, z tymi fekaliami. Nie wiem, czy fekalia są dobre. Chyba tak, no. Tak, co, to i co? Normalna no i to rzecz. Tam, wiecie, kupa. Szambo się wylało. No i pasażerowie musieli przesiąść się do innej maszyny, a lot został opóźniony o 2 godziny. He, a wiesz co mi się przypomniało w tym momencie? No. Sytuacja, jeżeli chodzi o kupę. Też mieliśmy taką wybuchową Zofię. Pamiętasz? Jak tak. Jechaliśmy za chyba... Bani wracaliśmy. Za Bani, no. I się pani najadła kiełbachy. I to serio, takiej z Polski, co ją przywiozła chyba 2 czy 3 tygodnie temu. Chyba 2 tygodnie wtedy byliśmy. No. I słuchajcie, ona, wyobraźcie sobie, tę kiełbę trzymała podczas całego pobytu gdzieś tam w pokoju, nie wiem. Z tego co pamiętam, nie było lodówek, więc ona sobie chyba musiała gdzieś tam leżeć. I na powrocie wpadła na fantastyczny pomysł, że sobie kiełbachę zje. Ale z siostrą razem podzieliła się. Razem z siostrą, tak. I w środku nocy kierowca zaczął się drzeć i tam wulgaryzmy w ogóle leciały, że kto to zrobił? Kto to zrobił? I się okazało, że kibel wybuchnął i cała zawartość tego kibla, bo ktoś na tym kiblu wybuchnął, chyba na podskoku jakimś, nie wiem. No Zochę rozerwało. Panią po prostu podrzuciło, Zocha rozerwana, no. I było wszystko obryzgane, łącznie z sufitem i z tym, i była ewakuacja autobusu, musieliśmy taki prawdziwy incydent kałowy, jeszcze przed tym takim incydentem, który wydarzył się tam na basenie, czy gdzie. Wierzymy w to, że takie incydenty są możliwe, więc ten trzeci punkt jak najbardziej jesteśmy w stanie uwierzyć, bo sami przeżyliśmy i to... Też mieliśmy z 2 godziny opóźnienia, spokojnie, nie? Kolejny powód opóźnienia to nieuchwytny kot. Kot, w sensie kot przez T, nie przez D. Nie, kot, kitku, taki kit. Myślałam, że chodzi o jakichś hakerów. Nie, nie, nie. Pewien pasażer lecący do Toronto z Halifax zabrał ze sobą w podróż kota o imieniu Ripley. Wszystko załatwił zgodnie z zasadami, wykupił odpowiednią usługę i umieścił go w transporterze, który umieścił w schowku nad siedzeniami. Jednak chciał schować swój bagaż, kot nagle uciekł, wymykając się wszystkim, którzy chcieli go złapać. Se wyobraź, nie? Jak z tych wszystkich. Uciekaj, uciekaj, niech mnie nie złapie. Nie da się zatrzymać mnie. Początkowo opóźnienie samolotu wynosiło 20 minut, a skończyło się na 4 godzinach. Jaki gość. I kitku stał się celebrytą. Przecież wiecie, jak ludzie musieli go wyzywać. Kolejny, co tam jeszcze? Przez co się to lot opóźniało? Kolejny powód powiązany jest również z incydentem kołowym. O nie. Ponieważ było za mało papieru toaletowego. Ale to co, że ktoś się nie podtarł i musieli lądować, czy co? Proszę nosić ze sobą swoje całe pustki. Całe wydarzenie miało miejsce w 2017 roku. W Wielkiej Brytanii. Czy to gdzieś Brytanii? Brytanii. Nie miał lecieć tam z Londynu samolot na Barbados. To do Riany chyba lecieli. Początkowo opóźnienie wynosiło godzinę 40 minut. Wszyscy się niecierpliwili. Co się dzieje, wiecie? Nikt nie wiedział, jaka jest przyczyna tego opóźnienia. Ostatecznie lot wystartował 5 godzin później. No i okazało się, że załoga była poza godzinami pracy i trzeba było poczekać na kolejną. No i dopiero po czasie wydało się, gdy samolot już wystartował, że na pokładzie nie było odpowiedniej ilości papieru toaletowego. Ale to chodzi o to, że to chyba nie pasażerowie narzekali, tylko po prostu oni mają to gdzieś tam w jakimś procedura, swoim... po prostu była procedura, ileś tam papieru musiało być, żeby uniknąć incydentów, tak. Żeby się nie wycierali czymś tam innym. Tak. Kolejny powód, no bardziej taki naturalny, niespodziewany poród na pokładzie. No to się zdarza, to słyszeliśmy też. Może powiem kontrowersyjną trochę rzecz, ale uważam, że
pewnym miesiącu, no takie latanie jest już chyba niebezpieczne trochę, można by powiedzieć. Ja myślę, że to jest wszystko przez to, bo w internetach krąży taki mit, że podobno jak się dziecko urodzi na pokładzie samolotu, to że dana linia lotnicza zapewnia mu... Też tak słyszałam, ale nie dożywotnie chyba, tak. Bilety, a że to był filipiński lot. Tak, tak, ale z tego co jeszcze tak sobie przelatuję po tym newsie, chodzi o to, że to dziecko urodziło się 2 miesiące przed terminem. Czyli też nie mogła pani tego przewidzieć. No właśnie. No i pytanie, czy teraz to dziecko będzie miało to darmowe bilety, to jest najważniejsze, nie? To jest. Ile opóźnił się ten lot, Wojciechu? 9 godzin. A gdzie lądowali awaryjnie? W Indiach, no to Indie. Gadiry. Ostatnio rozmawialiśmy, że chcielibyśmy na takie prawdziwe hinduskie wesele pójść, tak, nie? Wkręcić się, wiecie. No. Musimy, jak będziemy w Indiach, żeby zagadać do jakichś gadirów, może się z kimś zaprzyjaźnić, się wkręcimy na jakieś wesele i zrobimy z tego odcinek. Co myślicie? Ale by była misja, nie? No i gdzieś złapać plan Bollywood. Ale że chciałbyś tańczyć? Nie, no zobaczyć to, jak oni tam. A myślałam, że będziesz z nimi tańczył. Pokazy kaskadersko-taneczne. Ja mogę tam przyśpiewywać na bębenku. Hej, ja, hej, ja, hej. Niezadowoleni z miejsca piloci. Że fotele im nie pasowały? Dwóch pilotów tajskiej linii Thai Airways wracało do domu z Curychu do Bangkoku i nie przyznano im miejsca w pierwszej klasie, ponieważ była już pełna, dlatego zaoferowano im przelot w klasie biznes. Nie chcieli się na to zgodzić i wybuchła kłótnia. O, serio? Następni mocno mają. Przez 2 godziny się żarli. Tajowie. Nawet do całej sytuacji ustosunkował się prezes całej linii lotniczej, który w oficjalnych komunikacie musiał ich przeprosić. No mnie najbardziej zaskoczył ten z tym papierem toaletowym, powiem szczerze. Jakbym stracił tyle czasu przez kupi papier toaletowy, to byłoby mi przykro. Tu ktoś ewidentnie zawalił. No zderzenie z kałowozem. Kałowóz! No zdarzają się, są różne sytuacje. My też mieliśmy, chyba nawet w którymś odcinku opowiadaliśmy o tym, o tej plamie oleju, która się gdzieś tam ktoś przelał, zbiornik i była plama i też mieliśmy opóźnienie i w ogóle. Mieliśmy na przykład jakieś takie ala międzylądowanie. Przez mgłę. Więc no zdarzają się różne sytuacje i właśnie przejdę tym gładkim sposobem do kolejnego newsa, do podróży Gazeta. Lot został opóźniony przez pszczoły. Pasażerowie czekali kilka godzin na start. Do nietypowego zdarzenia doszło na lotnisku w Houston. Samolot Delta Airlines... Dlaczego Airlines napisali Air i Lines osobno? Samolot ten został opanowany przez rój pszczół. W związku z tym pasażerowie musieli czekać aż 3 godziny na start. Czyli patrzcie, mamy dzisiaj same opóźnienia, nie? W locie. Bardzo ciekawe. Pszczoły wylądowały na zaparkowanej maszynie. Co chciały zrobić? Jest napisane tak prześmiewczo, że chciały sobie ze skrzydłami porozmawiać. Czyli one przynosiły grój po prostu i sobie zrobił sobie przystanek akurat na samolocie. No. Ja kiedyś widziałem, jak mieszkałem na wiosce, to nam do sadu się przyniosły sąsiada pszczoły. Cały rój po prostu zawędrował na jakąś jabłonkę czy inną czereśnię. I sąsiad szybko przyleciał i je zgarnął z powrotem do siebie, do ula. No trzeba było co? Tych pszczół się jakoś pozbyć, no bo jak? Jak wynika z relacji pasażerów obserwujących działania z budynku lotniska, w pobliżu puszczano m.in. wodę, by skłonić owady do tego, by odleciały. Ostatecznie samolot został odepchnięty za pomocą sprzętu naziemnego do bramki, dzięki czemu pszczoły ostatecznie się przewieściły. To takie uparte Sebastiany, nie? No, komu się nic nie stało, pszczółki nie ucierpiały, nie. Samolot nie ucierpiał, 3 godziny posiedzieli, linia pewnie wściekła. Ale też pana pszczelarza wezwano na miejsce, no bo to jest osoba, która chyba najlepiej się zna. I właśnie pan pszczelarz przeniósł bezpieczne miejsce królową matkę, no a razem z nimi robotnicę. Ej, w ogóle chciałbym kiedyś tak przy pszczołach popracować, w tym się ubrać. Nie boisz się? No nie wiem, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Nie mam uczulenia, bo mnie tam kilka razy w życiu coś udziabało. Uwaga, uwaga. Przyszedł z siekierą na plażę. Zaczyna się. Czuć lato w powietrzu. Temperatura powoli zaczyna nas rozpieszczać. A to oznacza początek sezonu plażowego. Turyści już zaczynają zadziwiać nas swoją pomysłowością. Taki widok zastaliśmy niedawno na plaży. A wy co zabieracie ze sobą na plażowanie? No siekiera, no przydatna rzecz, no. Bardzo przydatna. Może chciał kiełbasy nacinać na przykład, jakieś gabinie rozpalić, czy co? Ja myślę, że tutaj to innym celu było, żeby te parawany tam tuc. No dobra, to jaki jest pakiet startowy polskiego turysty? Jak nam trochę prześmiewczo tutaj turystyka WP pisze. Mówi się, że parawany, disco polo, Martyniuk i zimne piwko. To jest zestaw startowy prawdziwego plażowicza. Ale w tym sezonie moda będzie troszkę rozszerzona, więc jeszcze każdy zabiera ze sobą siekierkę.
Czym nasi polscy turyści często przytwierdzają parawany na plaży? Czy tylko jest teraz moda na siekierę, czy na przykład co sezon wchodzą, nie wiem, z jakimiś młotkami, czy wchodzą z jakimiś, czym można przybijać? No, młotki, tłuczkiem do mięsa? Tak, młotki gumowe, no metalowe to wiadomo, tłuczek do mięsa też jest dobry. Czyli jesteśmy bardzo pomysłowi. Nie zawsze się mówiło, że Polacy to tacy zaradni. Tak, przygotowani od razu na survival. Tak jak się oglądali tam Beara Gryllsa, to w razie jakby trafili na bezludną plażę obok Mielna czy coś, to od razu jest siekiera, można porąbać drzewo. Mega, naprawdę, ja szanuję za inwencję. Księty sobie nie zrobił, tak? Kapturek na głowę zaczyna. Zaczynał. Tyle, to chociaż dobrze to obuchem. I to na gdańskiej plaży, tak? Tak, no. Czyli to jest taka ciekawostka z majówki. Mówiliśmy, że coś tam może majówkowego będziemy mieć. No i mamy taki newsik trochę majówkowy. I oczywiście, oczywiście już w komentarzach ktoś musiał się tam do... A jest jakiś filmik? No i w komentarzu oczywiście. Tu pisze Plażowicz. Ja też jadę w wakacje z siekierą. Co by brzuchatych Januszy biznesu z blintem i dziobami straszyć? Komentarz od autora XD. Pewnie Krakus, oni wchodzą z takimi sprzętami. Leszek 10000 pisze, że przygotował się na atak rekina albo aligatora. Różnie bywa, nawet ostatnio czytałam gdzieś właśnie, że ktoś został zaatakowany przez rekina. Skończyło się to okej, na chyba 17 albo 19 szpach, ale siekiera może się przydać. Proszę się, nie naśmiewajmy, niech każdy sobie łazi jak chce, niech każdy ubiera co chce i niech każdy chodzi z czym chce. I nie chce. Jeśli ktoś ma ochotę iść na plażę z dmuchańcem, to niech idzie. Jeśli ktoś ma ochotę na plażę iść z lodówką turystyczną, niech idzie. Z maskotką, niech idzie. Z siekierą, okej. Tylko krzywdy nikomu nie robić. Niech tłucze ten parawan czym tam chce. Głową, czołem, czym i łokcie. Ostatni news, mili państwo, jest taki bardzo, bardzo świeżutki, bo to się wydarzyło niedawno. Portal na temat. W Warszawie dron wielkości szybowca omal nie zderzył się z samolotem LOT-u. To już trzeci incydent w polskiej przestrzeni powietrznej, o którym informują media. Tym razem dron, przypominający gabarytami szybowiec, omal nie doprowadził do katastrofy lotniczej. Przeleciał tuż obok, około 30 metrów rejsowego samolotu linii LOT, który schodził do lądowania na lotnisko Chopina w Warszawie. Sprawą zajmuje się Komisja Badania Zdarzeń Lotniczych w PLL. Czyli to już taka niebezpieczna sytuacja. Bardzo niebezpieczna. To się wydarzyło w sobotę. Sobota to był... 14. Tak, 14 około 16 godziny. Samolot schodził do lądowania i prawie się zderzył z tym dronem. Pierwszy, bo widzieli w ogóle dwóch, jakby piloci z dwóch maszyn widzieli tego drona. Pierwszy był to pilot lecący z Poznania, widział, no minął po prostu żółtego drona, już poinformował o nim. I tak samo pilot samolotu lecącego na Okęcie z Wrocławia też poinformował o tym dronie, że jest po prostu taki wielki jak szybowy. Takie drony jak te DJI i tak dalej, to one nie pozwalają na to, żeby w strefie lotniskowej... Żeby w ogóle chyba wystartować, nie? Tak, że na mapie jest naniesione są te... Jest bardzo dziwna sytuacja. Jak podają cytowani przez telewizję piloci, odległość minimalna przelotu obok siebie maszyn w takim obszarze powinna być przynajmniej 10-krotnie większa. Ja to przez te filmy i tak dalej, to ja zawsze myślałem, że jeżeli taki niezidentyfikowany pojazd, statek powietrzny wlatuje w taką strefę, to powinien być chyba ten, zdjęty. Ale kurczę, bo to taka wiesz niebezpieczna sytuacja, bo on już praktycznie lądował. Czyli gdyby go zdjęli, to też byłoby zagrożenie dla... No tak, no. No właśnie. W pionie, słuchajcie, odległość między samolotami, taka minimalna, jaka powinna zostać zachowana, to jest 1000 stóp. A tu była 1/10 wartości tej. Naprawdę no. Blisko. Jeden z informatorów, rozmówców TVN24 mówił, że było o włos od katastrofy, a tak naprawdę sekunda to była. No tak, jedna bo jakby sekunda. Się przemieścił... No jakby na przykład było... Tak, że zawiałby wiatr i zepchał go. O, i ktoś sobie narobił biedy. Po tym incydencie czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną i ciężko powiedzieć, czy ten incydent miał związek z poprzednimi, które się wydarzyły na naszym niebie. Też pewnie słyszeliście, że wojsko szuka balonu obserwacyjnego, jak śledzicie na przykład wiadomości. Jest jedynie, że policja przyjęła zawiadomienie i że trwają w tej sprawie czynności. Według policji jest to przestępstwo z artykułu 211 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku, prawo lotnicze. Używanie w przestrzeni powietrznej bez załogowego statku powietrznego, co mogło spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jest tylko napisane, że w sprawie trwają dalsze czynności, więc nie wiemy, o co chodzi.
I sprawcy może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Roku? To nie dużo. Znaczy, no bo nie stało się. No nie stało się, ale... Jakby się stało, no to by było... Mhm. I to by było w sumie na tyle. Spodziewaliśmy się, że będzie troszkę więcej newsów majówkowych, jakichś takich bardziej, wiecie, serdeczno-prześmiewczo-komicznych, ale wyszła siekiera jedynie z takich zabawnych newsów. No i niebawem, to już wiecie, sezon wakacyjny już pomału, już, bo to już połowa maja, to zaraz się wszystko ruszy, także spokojnie, będzie incydentów, będzie wariacji. Tak, byle nie wybuchowa Zocha w tak. Kibelku, tak jak u nas. No i dobra, to chyba będzie tyle. Jeśli film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie nam łapkę do góry, koniecznie zostawcie subskrypcję, bo przypominamy, że jest taka możliwość, żeby kanał zasubskrybować, jeżeli chcecie nas wesprzeć, dodać nam motywacji i razem z nami sprawić, żeby ten kanał się rozwijał i docierał do większego grona odbiorców, to koniecznie tego suba zostawcie. My lecimy do swoich obowiązków, a Wam życzymy miłego dnia, co by jak najmniej incydentów Was dotyczyło. Widzimy się w kolejnym filmie. Ahoj!